Dzisiaj Agata mówiła o posłuszeństwie. Niedawno zrozumiałam jedną bardzo prostą rzecz, a jakże trudną do przyznania. Bo wiecie, w ogóle Bóg jest logiczny. Jeżeli nie jesteś posłuszny, to jesteś buntownikiem. I ja niedawno zrozumiałam, że jestem buntownikiem, bo nie byłam posłuszna pewnym prawdom. I tak naprawdę dzisiaj to rozumiem, że dopiero od miejsca realnego nazwania, w jakim jestem miejscu, dopiero to jest miejsce startu. Nie dokonasz biegu, jeżeli nie wystartujesz. Uważam, że dopóki się, jak to się mówi, nie skapituluje i nie określi się realnie, w jakim się jest miejscu i co się ma w środku, to można z Bogiem iść, można się z Nim czołgać, ale uważam, że bieg rozpoczyna się dopiero od miejsca, w którym stajesz w prawdzie. I doświadczam już teraz owoców tego, że to działa. Ostatnio miałam taką sytuację, wspominałam wam już, że jeżdżę na skuterze. Miałam taką sytuację, że rozładowała mi się bateria. Rozładowała się za szybko, po prostu ta bateria była jakaś felerna, rozładowała się za szybko i rozładowała mi się, kiedy byłam daleko od bazy. I że tak powiem, no nie miałam co zrobić, tak? No bo ani pojechać do klienta zawieźć zamówienia, ani wrócić, a w ogóle, żeby było zabawniej, było to już ostatnie zamówienie, więc miałam kończyć już pracę. Byłam przed okresem, więc w ogóle moje emocje, byłam wściekła, zła, w ogóle smutna, wszystko naraz, sfrustrowana, po prostu masakra. Oczywiście jeszcze mówię tak, temperatura się obniżyła, więc teraz elektronika się szybciej rozładowuje. Już od razu, no tak, jeszcze mi się zaraz w ogóle telefony rozładują, to już będzie w ogóle koniec. I w ogóle stoję tam, już mam łzy w oczach, w ogóle zaraz się rozryczę, nie? Mówię, Boże, nie chcę tak reagować, ale inaczej nie umiem. I stanęłam w prawdzie, Boże, nie chcę tak reagować, ale inaczej nie umiem. I powiem wam, że dopiero z tego miejsca, oczywiście sytuację tam w międzyczasie ogarnęłam, tak, bo jestem jakby zaradna życiowo, więc napisałam do kolegi po prostu stamtąd i mi przywiózł te baterie, tylko musiałam czekać w ogóle prawie pół godziny, jak nie więcej, dlatego że miał 3 zamówienia, akurat od Bemowa jechał. I w ogóle doprowadziłam swoje miejsce do miejsca logiki. Na zasadzie zapytałam, Boże, co mogę zrobić? I przyszła mi taka myśl, po pierwsze się nie nakręcaj. Mówię, okej, telefony mi się nie rozładują, dobrze, okej, będzie dobrze, w ogóle wszystko będzie dobrze. Następnie logicznie pomyślałam, że, bo też w tych emocjach byłam w ogóle sfrustrowana, że tak, bo on przecież mógł mi przywieźć tą baterię od razu, a najpierw pojechał w ogóle zawieźć te zamówienia, ale doprowadziłam jakby znowu do miejsca logiki, ale przecież on mnie praktycznie nie zna. Jestem w cudzysłowie nikim w jego życiu. Dlaczego miałby w ogóle rzucać wszystko i przyjeżdżać mi przywieźć baterię, tak? W ogóle i tak super, że mi ją przywiózł. I jak stanęłam jakby w takim miejscu, że właśnie zamiast narzekać i nie wiadomo, co tam robić, po prostu stanęłam, Boże, nie chcę tak, ale nie umiem inaczej. To dopiero wtedy otworzyła się ta, w cudzysłowie, przestrzeń łaski. I wiecie co? Uważam, że po raz pierwszy realnie doświadczyłam tego, że moje emocje mogą być niezależne od okoliczności. Dosłownie w ciągu 10 minut absolutnie inaczej się czułam. Już byłam wyluzowana, szczęśliwa, już było w ogóle, wiecie, jakby w ogóle nie było tej sytuacji. Sama byłam w szoku. Więc uważam, że miejsce biegu w Bogu rozpoczyna się od miejsca prawdy. I jeżeli też uważam, że warto nazywać te rzeczy po imieniu, że jeżeli nie jesteś posłuszny, jeżeli widzisz w swoim życiu jakiś element, że nie jesteś posłuszny, to nie bój się tego nazwać, że po prostu jesteś buntownikiem. Przyjdź do Boga, powiedz, jestem buntownikiem, ale nie chcę nim być. Boże, pomóż mi w tym. A mam już świadectwa, że to działa i że Bóg na to przychodzi. Amen.